Cześć, cześć, witam was już w drugiej części naszego kopania w jaskiniach. Tu widzę jakieś dusze, do czegoś prowadzi, więc się tam zaraz udamy. Zapraszam was do oglądania. Gdzie chcesz mnie, duszku, zaprowadzić? Mam nadzieję, że do czegoś mega cennego. O, złota skrzynia, jak najbardziej. Podoba mi się. Jestem już niedaleko właśnie miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Oj, znaleźliśmy kiścień. To jest mega super broń, którą dodatkowo jeszcze możemy ulepszyć, ale jak to zaraz wam powiem. Kiścień to jest taka maca, można powiedzieć. Taka kolczasta kula na łańcuchu z uchwytem. I ona okazuje się jest dużo lepsza od naszego noża łańcuchowego, gdyż ma aż 21 punktów obrażeń. W sumie to 20, a gwałtownym już tylko 13. Mówię właśnie takie nierówne liczby, mówię zupełnie inne liczby niż w rzeczywistości mają, bo my jeszcze mamy właśnie boosty do obrażeń. Normalnie mają trochę niższe. Dobra. Tu mamy jeszcze mnóstwo srebra. Zaraz udamy się właśnie do miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Tam też znalazłem jeszcze jeden dodatkowy kryształ życia, który mam aktualnie schowany w skrzyni. Łącznie dzięki niemu będziemy mieli 220 punktów zdrowia. Dobra. Kiścień. Wędrowny kupiec odchodzi. To właśnie jak skończyłem odcinek, akurat się pojawił wędrowny kupiec, u którego w sumie nie było nic ciekawego. Dobra. Tu jeszcze mam coś ciekawego, czym jest posąg królowej, który po uruchomieniu przywołuje do siebie jakby wszystkie żeńskie NPC. Taki jest też coś takiego jak posąg króla, który przywołuje do siebie wszystkich męskich NPC-ów. Dobra. Jak działa taki kiścień? Może Mace będę lepiej na to będzie mówić. Możemy nim normalnie sobie, jak widzicie, obracać. Jak można powiedzieć, taką właśnie kulą na łańcuchu. Jednocześnie możemy też nim pchnąć, rzucić. Ono do nas po prostu wróci po jakimś czasie. Możemy też, jak widzicie, przytrzymać przycisk, żeby ta kula leżała cały czas tam w miejscu, gdzie ją zostawiliśmy i wszyscy będą otrzymać też od niej obrażenia, jak w nią wejdą. Jest naprawdę bardzo fajną bronią. Dawniej w Terrarii była ciężka do użytkowania i ogólnie była dość słabą bronią, ze względu na właśnie na dość ciężkie użytkowanie, mimo że miała całkiem fajne, przyzwoite obrażenia. No jak widzicie, naprawdę całkiem sporo zadaje, takie nietoperki to ona już one-shotuje i właśnie, ona zadaje też dwa razy mniejsze obrażenia, kiedy nią kręcimy, niż jak nią pchniemy przeciwnika. I widzicie, na przykład teraz tą kulę położyłem i on od samego właśnie dotykania jej otrzymał obrażenia. Migotek, dobra. Tą kiścień możemy również ulepszyć, dodając do niej kilka pochodni. To nie zwiększy jej obrażeń, ale za to zmienią właśnie w płonący kiścień, który ma szansę na podpalenie przeciwnika, na dodatek daje nam też trochę światła. Widzę, że trafił nam się jakiś słaby, bo kurde, dostała właśnie minus 11 obrażeń i dostał mniej odrzutu przez to, że go ulepszyliśmy. Kurde, ale nie fart, widzicie. Widzę, do lawy mnie próbują wepchnąć. Teraz mamy przynajmniej troszeczkę większą szansę na, podpalenie przeciwnika i to się czasami przydaje. Wpadł do lawy, co za frajer. Dobra. Kurde, szkoda, że nam się ten kiścień popsuł. Tandetny, widzicie, ma teraz ulepszenie. Rzecz jasna, możemy to potem zmienić, to ulepszenie, za pewną kwotę, u pewnego NPC, którego jeszcze nie mamy. I właśnie, widzę, że ten slime ma w sobie miksturę górnictwa. Wziąłem ze sobą 3 mikstury górnictwa, ponieważ przyspieszałem nasze kopanie przez 10 minut o 25%. Wziąłem też miksturę grotołaza, która po wypiciu pokazuje nam wszystkie ukryte skarby dookoła, jak widzicie. Tu widzę trochę srebra, ale po niej mi się nie chce iść. Głównie szukam w tym momencie złota, tu widzę są szmaragdy, jak widzicie. Wydaje mi też miksturę górnictwa, by troszeczkę szybciej kopać. Mam też na sobie efekt napchanie, czyli po prostu mam... To jest najlepszy efekt, jeśli chodzi o najedzenie, bo z jednego z mobów wypadł mi stek, który właśnie dał mi ten efekt po jego zjedzeniu. Jak widzicie, teraz kopiemy mega szybko. Mega szybko. Nie, że troszeczkę szybciej, kopiemy dużo, mega szybciej. Dobra. I nasz, jak widzicie, kiśń też powinien troszeczkę więcej zadawać dzięki temu, że zjedliśmy tego kurczaka. Czy ten stek, nie pamiętam, to chyba był kurczak, stek w sensie. Dobra. To są chyba szmaragdy, tak po kolorze wnioskuję, a nie, szafiry. Bo właśnie one są podświetlane na żółto, przez to kolory się troszeczkę zmieniają. Tu jest jeszcze coś, ale to są chyba rubiny z tego co mi się wydaje. Tu jest też trochę żelaza, tutaj jest trochę srebra.
Ale w ten sposób możemy sobie bardzo elegancko kopać, to widzę, że jednego minąłem. Wolę sobie je zbierać, bo nawet jeśli mi się nie przydadzą, to mogę je sprzedać za całkiem fajną kwotę. Na przykład u kupca. Też widzę, szafiry to były. Tu był ametyst, jeszcze gorsze niż ten. Diament! Patrzcie, znaleźliśmy diament. Wygląda troszeczkę bardziej jak ametyst kolorystycznie. Patrzcie, diament znaleźliśmy. To jest jeden właśnie najlepszy dostępny do znalezienia... To jest najcięższy, właśnie najcięższy i najlepszy do znalezienia dostępny w Terrarii kamień szlachetny. Jest jeszcze coś takiego jak bursztyn, który jest równie dobry, aczkolwiek diament... no diament to jest praktycznie to samo, to są zamienniki swoje, aczkolwiek mogą się obydwa pojawić na tym samym świecie. Dobra, wydobądźmy sobie jeszcze te tutaj, zobaczmy co to jest. To jest chyba... to jest topaz właśnie, to jest topaz. Tu jeszcze mamy trochę złota, to jest złoto? To wyglądało trochę jak żelazo, wiecie? Jak właśnie widziałem to na tym podświetleniu. I w ten sposób, jak widzicie, możemy sobie bardzo elegancko szukać materiałów. Jedyne, z czym teraz mam problem, to właśnie szybkość kopania, bo ta mikstura trwa tylko przez chyba 3 minuty. Przez 5 minut. Więc po prostu musimy w tym czasie jak najwięcej rzeczy znaleźć, wykopać. Tu jest jakiś slime skacze. Dobra. Wykopmy sobie też to srebro. Tam widzę, że jest też u góry złoto, które sobie zaraz pójdziemy. To jest chyba złoto, nie? Tam jest żelazo, a to jest złoto. Po złoto sobie zaraz pójdziemy. Mam nadzieję, że dzisiaj się wyrobię z odcinkiem, bo chciałem jeszcze wam zdążyć pokazać Underworld, który jest na samym dole naszego świata. To jest najniższy dostępny poziom, który skrywa w sobie naprawdę też dużo fajnych rzeczy i jest jednym z najlepszych biomów według graczy. Też tak sądzę. Dobra, tam jest jeszcze u góry jest złoto, już za niedługo będziemy mieli na zbroję. W sumie na zbroję to już chyba mamy, z tego co widziałem w magazynie, po ilości sztabek, które posiadamy. Dobra, czyli do pełnej kolekcji w ogóle kamieni szlachetnych brakuje nam już tylko bursztynu, bo mamy jeden diament, który możemy sobie właśnie rozmnożyć przy pomocy drzewek. Możemy sobie zacząć hodować właśnie diamenty na drzewach. Dobra, nic ciekawego z niego nie wypadło. Cały czas liczę po cichu, że z tych właśnie wielkich szeli i z raków wypadnie nam może jakiś właśnie nam to jojo wypadnie, o którym wam mówiłem. Ewentualnie możemy sobie też później skraftować jakieś jeszcze lepsze, już troszeczkę późniejszych etapach gry. Złoto, super, ile już go mamy? Teraz będziemy mieli coś koło 40, może 5, troszeczkę ponad 40 widzę sztuk będziemy go teraz mieli już. I tam jeszcze jest troszeczkę. Dobra, może zbieranie materiałów też się później zajmę. Ja osobiście, bo zbieranie materiałów też nie jest specjalnie ciekawą rzeczą do obserwowania przez was, widzów. Wam powinienem właśnie pokazywać tylko takie konkrety, najciekawsze momenty. By was nie zanudzać. Aczkolwiek takie złoto możemy sobie wykopać. Kurde, tu jest tych kamieni szlachetnych naprawdę całkiem sporo. Ale już w sumie, tak jak mówię, ja się po nie kopać już raczej nie chcę, bo mam praktycznie pod dostatkiem każdego z tych rodzajów, z wyjątkiem diamentu, bo diament mam tylko jeden, ale diament w zupełności jeden nam wystarczy. Ważne, że możemy go teraz hodować, w sensie właśnie, no, hodować na drzewach. Musimy sobie jeszcze raz tam wykopać pod tą odpowiednią przestrzeń. Tu jeszcze widzę, jest jakiś fajny kamień szlachetny, tylko to jest chyba... Ała, ale obrywam, ała! Gdzie tego mułu tu jest? No i widzicie, nam się właśnie skończyła nasza mikstura grotołaza. Ja już chyba z niej nie będę na razie korzystać, bo zbieranie materiału, tak jak mówię, zajmę się już później. A na razie skupiam się właśnie na pokazywaniu wam właśnie jaskiń, co możecie w nich znaleźć. W sumie ten muł zbierałem właśnie głównie po to, żeby znaleźć diamenty, bo diamenty jest ogólnie ciężko znaleźć. Dlatego myślałem, że alternatywnym sposobem ich właśnie pozyskania jest właśnie przerabianie mułu na różnego typu materiały. Między innymi właśnie kamienie szlachetne, monety. Ale mieliśmy takie szczęście, że nam właśnie się jeden tam gdzieś zawieruszył, żeśmy go znaleźli. Pośród tych trzech właśnie złóż kamieni szlachetnych, bo tam były w sumie trzy rodzaje. Mieliśmy właśnie topaz, szafir i właśnie jeden diament tam sobie wisiał na suficie. Zbierzemy sobie to żelazo i idziemy zaraz niżej, bo troszeczkę żeśmy do góry poszli zamiast w dół. Musimy sobie te okulary za niedługo zdjąć, bo się po prostu mi nudzą po jakimś czasie. Dobra.
sumie nie wiem, te kowadło, te, ta podkowa, którą wam pokazywałem w ostatnim odcinku, jako właśnie to fajne akcesorium, które niweluje nam obrażenia od upadku, jest w sumie z jednej strony mega fajne, bo jesteśmy praktycznie odporni na upadek z dużej wysokości, co często kończyło się dla graczy śmiercią, aczkolwiek mając właśnie taki słoj właśnie tsunami w butelce, możemy wykonać podwójny skok przy samej ziemi, się tym samym ratując, albo ewentualnie możemy użyć harpunu, jak widzicie, by po prostu tych obrażeń nie otrzymać. Bo tsunami w butelce jest właśnie kilka odmian tego. Mamy coś takiego jak burza w butelce. Mamy coś takiego jak burza piaskowa w butelce, którą możemy znaleźć właśnie na pustyni, w skrzyniach, w pustynnych właśnie jaskiniach. I one się praktycznie niczym nie różnią, z wyjątkiem tego, że ten jakby obłoczki mają inny kolor i inną teksturę. Ale dają to samo, czyli podwójny skok, tylko że się troszeczkę inaczej nazywają i inaczej wyglądają, tyle dosłownie. Działania się w ogóle nie różnią. Ja bym się chciał tego raka pozbyć. Dobra, leży. A my idziemy dalej, niżej. To jak widzicie, jest mnóstwo tego demonitu, o którym wam też wspominałem. To jest ruda, która występuje też bardzo często na podziemnym biomie zepsucia, który jest w tym miejscu. Jak widzicie, pamiętacie, tu występowały właśnie ci te pożeracze dusz, z którymi walczyliśmy. Ten właśnie ruda zepsucia jest właśnie, może to mogła też się pojawić właśnie ruda crimsonowa, tylko nam się akurat, taka czerwona, tylko nam się akurat właśnie pojawił biom koraptetowy, ten fioletowy właśnie, aniżeli czerwony. Jak mówię, kiedyś się też, jak wam pokażę już biom fioletowy, koraptet, biom zepsucia koraptet, to jeszcze kiedyś się przejdziemy na inny świat, na którym pokażę wam, czym się różni od niego crimson. Ja się właśnie mówiłem wczoraj, że się zastanawiałem, dlaczego właściwie jak na przykład kilofowi albo siekierze są potrzebne obrażenia, po co w ogóle dali nam taką możliwość jak zadawanie obrażeń przy pomocy narzędzi, ponieważ w sumie na pewnym poziomie rozgrywki ci początkowi przeciwnicy nam nie będą już stanowić żadnego zagrożenia, ale no wiecie, jak na przykład sobie teraz coś kopię, nie, w tym momencie, podleciałby do mnie taki nietoperz mega słaby, który w sumie nie jest w stanie mnie zabić, bo ma zbyt dużo pancerza i mam zbyt potężną broń, którą jest właśnie ta płonąca maca. Aczkolwiek na przykład gdyby moje narzędzie nie miało żadnych obrażeń, to po prostu mógłbym mnie lać, a musiałbym w ten sposób przerywać moją pracę, żeby się go pozbyć. A tak to po prostu nie muszę tego robić, tylko mogę na przykład go kilofem załatwić kilkoma uderzeniami. To jest w sumie takim, można powiedzieć, udogodnieniem, sprawiającym, że gra staje się wygodniejsza. Widziałem, że jest domek właśnie, tylko muszę tu uważać, bo tej lawy się tutaj naprawdę sporo zaczęło pojawiać. Mam nadzieję, że też kiedyś coś twórcy gry zrobią troszeczkę z tą właśnie teksturą lawy, bo jest taka, jak widzicie, dwukolorowa tak naprawdę. I nie ma, nie jest specjalnie rozmaita, urozmaicona w ten sposób. Dobra, tu jest, widzę, jeszcze jedna grudka złota, której nie zebrałem. Jak widzicie, na przykład teraz nie musiałem wyjmować macy, żeby się pozbyć tego nietoperza, tylko on po prostu sobie umarł od tego kilofa naszego. Kurde, fajnie jest mieć te 180 punktów zdrowia, bo jesteśmy dzięki temu dużo wytrzymaliśmy. Wolę uważać na tą lawę. Może ona nie zabije mnie od razu po jej wpadnięciu do niej, ale w bardzo krótkim czasie zadaje mega dużą ilość obrażeń. Widzicie, na przykład po 50 zadaje od samego wpadnięcia do niej, ponadto jeszcze nas podpala, co też zadaje całkiem sporą ilość obrażeń. To są też, jak widzicie, takie właśnie strumiki tej lawy. One nam nic nie zrobią, to jest taki bardziej... One właśnie służą bardziej za wygląd, za urozmaicenie wyglądu tego wszystkiego. Podobnie jest z... Oj, oj, tu jest chyba już lawa, jak widzicie. Dobra. Dobra. Postaram się nie stawiać na podłodze, bo tu jest mnóstwo lawy. Mikstura leczenia, ona jest fajna, bo nam przywraca 100 punktów zdrowia. Mikstura powrotu sobie weźmy. I mikstura... która pozwala nam chodzić po wodzie. Ej, to jest akurat spoko, wiecie dlaczego? Bo lawa też jest uznawana za ciecz, czyli za wodę, po której możemy chodzić przy pomocy tej mikstury. W razie czego będę mógł jej użyć, jeśli będziemy mieli problem. Ale na razie tak, na razie nie mamy problemu, więc używać jej nie muszę. To jest w ogóle jakiś fajny pomnik. Pomniki lubię kolekcjonować, dlatego z chęcią bym sobie go przygarnął. Ała! Widzicie, 74 punkty obrażeń, żeśmy dostali. To jest, widzę, posąg myszy. Posąg myszy. Kto w ogóle zrobił taki posąg? Kurde, tylko teraz nie wiem, co wyrzucić. Te noże w sumie są na mnie potrzebne. Mikstury grotołaza w ogóle znaleźliśmy. A nie, to nie mikstury grotołaza, tylko ten pomnik, żeśmy podnieśli. Muszę uważać mega na tą lawę, bo jeszcze raz do niej wpadnie, jest po mnie.
Dobrze, że ten hak się trzyma cały czas, nie muszę go odnawiać, żeby się trzymał cały czas. Jeszcze mnie widzę, ten slime oślepił. Kurde, muszę coś pod sobą położyć, jakiś blok, bo zaraz do tej lawy wpadnę. Dobra. O, dobra, udało się jakoś przeżyć. Tu jeszcze mam trochę srebra, coś sporą ilość, zaraz sobie go wykopię i idziemy coraz niżej, aż w końcu dotrzemy do samego Underworlda. Trochę żelaza też tu jest. Żelazo to jest najbardziej przydatna ruda w tej grze. Niezależnie od jakichś tam mega potężnych rud, które tu występują w późniejszych fazach gry, żelazo jest potrzebne przez całą grę do budowania, do tworzenia skrzyni, niektórych mebli. I właśnie żelazo się, choć żelazo może na przykład mi się teraz już wydawać niespecjalnie potrzebne, bo mam praktycznie wszystko albo lepsze, albo wykonane z żelaza, albo z materiału lepszego od żelaza. Ewentualnie mogę jeszcze na przykład sobie robić dużą ilość wiader, bo mamy w tej grze też coś takiego jak wiadra, w których możemy przenosić ciecze, na przykład lawę oraz właśnie wodę. Bodajże właśnie w jednym wiadrze się mieści pół jednego bloku danej cieczy. Powiedzmy, takich wiader moglibyśmy na przykład sobie zrobić z 10, a to już będzie nas kosztować około 30 sztabek metalu. I tu jest chyba... A nie, myślałem, że to jest diament, to jest po prostu popękana tekstura ziemi. Dobra. Maca jest, widzę, mega mocna. Tylko szkoda, że ona się trafia taka popsuta. W tych jaskiniach mamy, w podziemiach mamy w ogóle szansę, w jaskiniach mamy szansę trafić na NPC-a uwięzionego, związanego linami. Jest nim Goblin Tinkerer, który pozwala nam na naprawianie albo ulepszanie naszych akcesoriów oraz broni i narzędzi. W ten sposób możemy je właśnie ulepszać. Widzę, jest troszeczkę rubinów. I znowu widzę, nie mamy miejsca, mimo że sobie już przed odcinkiem zrobiłem miejsce na takie rzeczy. Tylko co by teraz tu wyrzucić? Muszę tak, rzeczy jasno sobie zostawiamy, możemy go potem przerobić. No musimy chyba świnkę skarbonkę znowu wyciągnąć. I sobie tam na przykład z grzybów możemy zrobić platformę, bo praktycznie z większości rzeczy, które da się hodować, możemy robić różnego typu właśnie meble. Na przykład mamy na przykład z drewna, możemy zrobić niewiarygodnie dużą ilość właśnie mebli, różnych szafek. To samo możemy zrobić na przykład z kaktusa, z bambusa, z innych odmian drewna. W zależności na przykład od otoczenia możemy na przykład sobie dobrać, z czego będziemy budować dany dom. I mamy właśnie kilka rodzajów właśnie mebli z różnych materiałów. Dobra, świnka skarbonka, o to mi chodziło. Dobra, wrzućmy tutaj w sumie, no nie wiem, posągi na pewno, bo posągi tego samego typu raczej nie spotkamy. Bronie i narzędzia i tak się nie stakują. Co tu jeszcze mamy? Cyna na pewno, bo raczej tak nie będę je zbierać. Bomba. Podkowo, bo i tak się nie będzie nam stakować. Co jeszcze? Mikstury, kurde, w ogóle ich chyba nie wypiłem, bo już mi się skończyła, no właśnie. Sztabka srebra, rzecz jasna. Ruda srebra, chociaż w sumie srebro też za chwilę będę zbierać, to mi się zastakuje. Nasiona i sam migotek. Nasiona, migotka i migotek. Grzyby, bo w sumie nie będzie nas też na grzybowym biomie, to chyba wszystko. Staram się po prostu nie zapełniać tej świnki rzeczami, które i tak nam się będą stakować, w ten sposób marnując miejsce. Dobra. O, tu jest, jak sami zauważyliście, jest w ogóle taka jakby grudka. Z niej możemy właśnie wydropić jeden szafir. Tu jest coś takiego jak gejzer, który gdzieś powinien być aktywowany. Nie wiem, czy go teraz widzicie. Tu jest taki, jak widzicie, właśnie taki gejzer. On gdzieś tu może być aktywowany przez guzik, którego nigdzie nie widzę. Tu powinien być guzik, który go aktywuje, ale nie wiem, gdzie on jest. Wydobądźmy sobie jeszcze to żelazo. Tam jeszcze u góry było złoto, po które też się wybierzemy. I tak jak mówię, już za chwilę jesteśmy coraz niżej. Tu już naprawdę zostało niedaleko. Dobra. Wiecie co, ja pójdę się zająć tym właśnie złotem. Tu sobie jeszcze troszeczkę ogarnę, bo tu są jeszcze, widzę, jakieś rubiny. I zaraz lecimy na dół, żeby was nie zamęczać po prostu zbieraniem materiałów. Bo praktycznie to cały czas robię i to może was po prostu zanudzić po jakimś czasie. Dobra. Skończyłem już. Zanim się jednak wybierzemy do Underworldu, pokażę wam jeszcze jeden biom podziemny. Jeden w ogóle ze starszych biomów, jaki został dodany do gry, a jest nim podziemny biom obsydianowy. Znaczy się granitowy, przepraszam. Występują tu właśnie takie duchy granitu oraz golemy, które też możemy tutaj spotkać. Widzę, że tam gdzieś chyba daleko jeden umarł, bo wydał dźwięk śmierci.
Dobra. One tutaj, stworzenia w tym biomie nie są specjalnie mocne. Ogólnie to też jest taki troszeczkę, że tak powiem, jakby to powiedzieć, słaby, można powiedzieć, biom, bo tu występują tylko tak naprawdę dwa nowe rodzaje stworzeń i nie ma tu specjalnie jakichś nowych, specjalnych rzeczy. Może są to na przykład dodatkowe specjalne rodzaje zbroi, których nie możemy nigdzie indziej spotkać. Tu jest jeszcze, widzę, ametyst. Leży sobie. Tu jest, widzę, topaz. Właśnie one występują w takich grudkach wystających, nie tylko w rudach. Dobra. Oglądajmy wszystko po kolei. Tu jest, widzę, skrzynia na przykład. I tu widzicie, na przykład, sobie chodzi granitowy golem, który ma 110 punktów zdrowia, z czym się jeszcze do tej pory nie spotkaliśmy. Jakikolwiek przeciwnik ma aż tyle zdrowia i ataku, 27 punktów nam zadaje i ma strasznie dużo wytrzymałości. Kurde, ale on jest mocny, jak widzicie. Dobra. On jeszcze ma coś takiego, że może się chyba leczyć, jak widzicie, troszeczkę. Przytrzymamy sobie tą chwilę maca, aż nam po prostu sam zemrze od niej. Rąbany nietoperz. Kurde, jak mogę się go pozbyć, bo on jest, widzę, mega mocny, nigdy nie miałem z nim takich problemów. Łukiem go możemy załatwić, widzę, mu bardzo dużo zadajemy tym łukiem. On jest chyba jakiś odporny właśnie na broni krótkiego zasięgu. Bo dostawał jeden od naszej macy, która tam tak naprawdę powinna zadawać tam 18 z przeciwnikom bez pancerza. Tu mamy skrzynię i kolejne, widzę, jakieś tam, no, średniej jakości rzeczy, bo tutaj naprawdę większość z tego już mamy, na przykład tą właśnie opaskę regeneracji. To już jest nasza trzecia, którą mamy. Blok granitu, on też nie jest jakiś specjalnie za ciekawy. Można z niego robić też oczywiście cegły i ogólnie całe wyposażenie domu, meble, stację właśnie craftingową. Ała! Zostałem podpalony. Tam jest jakiś kolejny golem wpadł do lawy. Dobra. Tylko wiecie co, ja może tu nie będę się kopał, bo tu jest, widzę, sporo lawy. Tu jest, widzę, jakieś, są tu jakieś kamienie szlachetne, ale nie będziemy się po nie kopać. Ała, jeszcze mnie oślepił. Teraz jest ciemno strasznie przez niego. Jak się teraz stąd wydostać? Nie mam się jak stąd wydostać, kurde. O, dobra. Chodźmy z powrotem do góry, bo tu w sumie był taki dość nieciekawy biom. O, trafiły nam się, co tam się trafiło? Nieprzyjazny nóż łańcuchowy. To jest ten sam, który zdobyliśmy, tylko ten ma zwiększone troszeczkę obrażenia dzięki swojemu ulepszeniu. To jest kolejny nowy pomnik ślimaka. Ej, w sumie pomnik ślimaka, i to jest całkiem spoko rzecz, wiecie dlaczego? O, zdobyliśmy aż sztandar nietoperza jaskiniowego. W sumie sztandar ślimaka jest w sumie spoko, bo jakbyśmy mogli je przywoływać, to moglibyśmy sobie je łapać do siatek jako przynęty, chociaż w sumie nie. Przypomniało mi się jedna rzecz, że w sumie stworzeń przywołanych poprzez jak to się nazywa, pomnik nie da się niestety łapać w siatkę. Mi się o tym przypomniało, że właśnie przy którejś tam wersji właśnie to zmienili, że już nie można ich właśnie stworzeń przywołanych przy pomocy właśnie, jak to się nazywa, przy pomocy. Ała! Właśnie widzę, się uaktywnił ten gejzer, o którym mówiłem, tylko on się aktywuje przy jego jakby dotknięciu. I tak jak mówiłem, stworzeń złapanych poprzez siatkę nie można, znaczy się przywołanych poprzez pomnik nie można sprzedawać. Nie, przepraszam. Stworzeń przywołanych poprzez pomnik nie można łapać do siatki, gdyż po prostu umierają. A to dlatego, że dawniej właśnie ludzie robili sobie farmy, w których na przykład robili sobie kilka pomników, na przykład królików, włączali, żeby się automatycznie przywoływały. No i po prostu siedzieli sobie tak chwilę, machali siatką i nałapali tych królików mega dużo. Potem na przykład sprzedali, na przykład, no nie wiem, 2000 królików, które przez ten czas uzbierali, i mieli z tego kilka platynowych monet, w sumie w taki dość, można powiedzieć, nieuczciwy sposób, chociaż nie nieuczciwy. No, można powiedzieć, że uczciwy, ale jednak twórcy gry postanowili, że to zmienią, żeby pieniędzy tak łatwo nie było zarabiać. Widzę już kolejny kryształ życia. To są, kurde, dużo jest tych materiałów, tylko to jest chyba ametyst i topaz, więc dwa najgorsze kamienie szlachetne, więc tutaj nie ma jakby o co tępić wideł, że tak powiem. Oj, widzę kolejny biom grzybowy. Fajnie w sumie. Tu jest właśnie pomnik króla, o którym wam mówiłem. Do niego właśnie po jego włączeniu przychodzą do niego wszyscy właśnie NPC męscy. I tu jest właśnie nowy, właśnie kolejny właśnie akcesorium, którym jest chmura w butelce. To jest to samo, co jest tsunami w butelce, tylko po prostu różni się tym, że inaczej wygląda i się nazywał. Patrzcie na to. Skok jest taki sam, jak widzicie.
Tylko że po prostu jakby nie używamy jakby jakiejś tam, jakiegoś tam oparu, że tak powiem, wody. Tak jak było na przykład to w przypadku tsunami w butelce, tylko że używamy jakiejś tam chmurki, jak zauważyliście. Tylko mam wrażenie, że, to tsunami w butelce nas troszeczkę wyżej wystrzeliwuje, wiecie? Poczekajcie. No, chyba troszeczkę wyżej jakby, bo w momencie skoku jeszcze nas tak troszeczkę ta woda podnosi, a w przypadku tej chmury w butelce podwójny skok i tylko nas taka chmurka jakby podrzuca. To tsunami w butelce chyba troszeczkę wyżej nas wystrzeliwuje, wiecie? Dynamit, to w sumie możemy sobie rzucić gdzieś tam w dal. Jit! Mam nadzieję, że nikomu się nie stała krzywda. Właśnie wybuchło. Mikstura grotołaza, super. Mikstura teleportacyjna. To jest mikstura, która po wypiciu teleportuje nas w absolutnie losowe miejsce. I to jest w sumie dość kłopotliwe, bo po jej wypiciu moglibyśmy na przykład się teleportować gdzieś do lawy. Ona może nas teleportować wszędzie, w losowe miejsce na mapie. Moglibyśmy się nawet tym kiedyś pobawić. No bo powiedzmy szczerze, kto nie chciałby się kiedyś w losowe miejsce przeteleportować tak na, wiecie, na... że tak powiem, na... spontanie. Dobra, postawmy sobie świnkę skarbonkę. I wrzućmy tutaj kilka niepotrzebnych rzeczy, na przykład bomby, pomniki, nóż łańcuchowy, sztandar, kryształ życia, posąg, to... kamienie szlachetne też, mikstura grotołaza, też raczej się już drugiej nie znajdziemy w kolejnej, mikstura grawitacji, mikstura teleportacyjna, to. W sumie możemy wszystko wrzucić, bo kto wie, może akurat tego nie spotkamy jeszcze raz, a będę to podnosić przy sobie. To co muszę wypić, bo mówiłem o tym, że mam to wypić, a tego nie wypiłem. Dobra, chodźmy może jeszcze na chwilę na ten biom grzybowy, bo tam, jak się domyślacie, możemy spotkać dużą ilość fajnych rzeczy, o czym wspominałem w ostatnim odcinku, jak tam byliśmy. Uo, prawie spadłem. O, widzicie, to jest kolejny właśnie kryształ życia. O, ten granitowy właśnie biom jest o tyle fajny, że tu jest dużo wolnej przestrzeni, na której mogą się takie rzeczy pojawiać. I tu właśnie spotkaliśmy kolejny diament wystający ze ściany, więc super, mega, fajnie, ekstra. Dobra. Tu już widzicie, się troszeczkę nam tło zmieniło, jak widzicie, na takie właśnie jakby płonące, magmowe. Szafir jeszcze tu sobie leżał. No, powiedzmy, że, że ten granitowy biom spełnił swoją rolę, jeśli chodzi o zadowolenie nas jako gracza. Och, sięgnął nasz hak. Musimy też sobie za niedługo nowy hak zrobić, bo ten stary już tak powoli, tak, no, niby jest przydatny, ale moglibyśmy mieć lepszy, który ma większy zasięg i szybciej leci. Mikstura wodnego kroku, to jest właśnie kolejna mikstura, która przy pomocy właśnie której możemy... chodzić po wodzie. W sumie te garnki powinienem niszczyć, bo z nich, jak sami widzicie, mogą na właśnie fajne mikstury wylecieć, a ich w sumie wszystkich nie niszczę, powinienem. Bo też troszeczkę zawsze pieniędzy wyleci. A jak dobrze wiecie, lubię wydawać na różne rzeczy, na przykład u Traveling Merchanta. Ała! Właśnie spadłem do lawy, straciłem obrażenia od upadku i jeszcze od tego ciula. Ledwo żyjemy. W tym momencie byśmy zaliczyli naszą pierwszą śmierć prawie, że... Dobra. Musimy się tu jakoś przekopać. Dobra. Kopiemy się i zaraz też idziemy w końcu do tego Underworldu, bo już tak długo o nim mówię, a my się cały czas gdzieś tu w kółko kołujemy, chociaż tak jak mówię, jesteśmy coraz niżej, jesteśmy praktycznie przy samej granicy. Odejdź ode mnie, szatany siarczyste, pieczyste. Chodź, na mnie uzieli, widzę. Trochę tutaj tego jest. Między innymi też golem, który sprawia nam całkiem spore problemy. Trzeba jego z łuku załatwić, bo na broni widzę krótkodystansowe jest mega odporny. A co na przykład z magią? Magia też się widzę całkiem fajnie sprawdza, tylko z łuku chyba trochę szybciej się strzela, wiecie? No, on prawie w ogóle nie ma pancerza, jeśli chodzi o widzę broń dystansową. A w przypadku tej broni do walki w zwarciu, na przykład tej naszej macy, to prawie nic nie obrywa. W sumie nigdy się z tym nie spotkałem, bo zazwyczaj właśnie grałem strzelcem i w sumie nie miałem nigdy z takim golemem problemów. Ale widzę, że może sprawić całkiem spore problemy, jeśli się nie zna jego faktycznie umiejętności, którą jest właśnie obrona przed pociskami. Znaczy nie przed pociskami, tylko właśnie przed bronią krótkiego zasięgu. Tu jeszcze troszeczkę srebra, też sobie weźmy, tam jeszcze jest złoto. Dobra, to już na pewno jest ostatnie rzeczy, jakie sobie tutaj wydobędziemy. Musimy iść w końcu na ten dół. Jako taki nasz finał tej naszej wyprawy.
Ale złota, w sumie naprawdę nam jeszcze troszeczkę i będziemy mieli już na tą zbroję złotą. Myślałem, żeby sobie zrobić zbroję ze srebra, ale srebrna zbroja jest słabsza od złotej, a złota mamy dostatecznie dużo, by zrobić sobie z niej całą zbroję i jeszcze by nam na narzędzia zostało. Więc mega, super, fajnie, ekstra. Też nie będę wam, rzecz jasna, tak jak w Arku pokazywał wszystkiego, co jest tutaj dostępne, po prostu już niektóre rzeczy są domyślne. Może na przykład kiedyś zrobię na przykład taką salę tronową, na której postawię sobie kukły, na których na przykład założę wszystkie dostępne zbroje w grze i wszystkie, powiedzmy, narzędzia i zbroje dostępne w grze. Te wszystkiego w tej nie jestem wam w stanie po prostu pokazać, gdyż niektóre rzeczy są, po prostu się generują losowo na świecie. Na przykład piramida, którą spotkaliśmy na pustyni. Też jest mega losowa i czasami może na przykład się nie pojawić. Mogą się raz na świecie mogą się pojawić 4 piramidy, a czasami może się nie pojawić żadna. My mieliśmy to szczęście, że nam się akurat pojawiła. Co prawda niespecjalnie fajne rzeczy w niej znaleźliśmy, ale tak czy owak nam się ona pojawiła. Dobra, schodzimy niżej. Tu też widzę, nie ma w sumie nic ciekawego. Trochę tych wazonów jest, ale widzę, że żadnego kryształu nie ma. Tu widzę się jakiś kamyczek świeci. To jest chyba rubin. Tak, rubin. Fajnie jest ta właśnie maca też do niszczenia takich właśnie rzeczy, jak trawy, te wszystkie właśnie rzeczy ułożone w takiej właśnie pozycji liniowej. Można sobie nią kręcić, nie musimy kilka razy machać. I to jest też fajne, bo niektóre bronie, tak jak maca, właśnie mają auto swing. Ja teraz nie klikam, tylko trzymam przyciska. W przypadku na przykład miecza czy tej łapy zombie musiałem machać, klikać cały czas, przycisk spamować, żeby faktycznie on tym uderzał, nasz typo. Tu jest w sumie dość spora ruda złota, to żelazo, tylko to ją też sobie wykopmy. Dobra, tu jeszcze mamy potem wikinga. Nieumarłego wikinga. Tu jest trochę muł, ale na przykład takie, tu jest dosyć duża ruda, której nie będę też wykopywał, bo mi się już po prostu nie chce, a mam tego mułu już bardzo dużo. Jeszcze tam w skrzyni w domu mam prawie 500. Będziemy mieli się chociaż czym bawić w domu. Ewentualnie kiedyś jeszcze tutaj po to wrócę, ale dopiero jak sobie zrobię łopatę, która nam ułatwi wydobywanie tego, to jak widzicie, już jest naprawdę tło, już takie, wiecie, leje się za nami gdzieś tam lawa w tle. Jest mnóstwo właśnie tych takich w kamieniach jest mnóstwo tych przerw, za którą właśnie płynie sobie lawa. Jesteśmy już mega blisko naszego celu podróży. Może nie celu podróży, bo w sumie mieliśmy po prostu się przejść tak właśnie po jaskiniach, żeby wam pokazać, co tutaj jest tak naprawdę. Złoto. O, patrzcie, znaleźliśmy ten, leżące tutaj właśnie sztuki złota i jeszcze tutaj leżało ognisko niezapalone, którego wam nie pokazałem, bo czasami możemy znaleźć też takie właśnie opuszczone. Tu na przykład leżały sobie kości po jakimś podróżniku. No, możemy właśnie spotykać takie różne opuszczone obozowiska pod ziemią. Mógł się tutaj pojawić na przykład taki namiot, który w sumie nie robi nic, po prostu po jego zniszczeniu on po prostu znika, ale tak sobie na przykład może tutaj leżeć. Akurat w tym przypadku leżało tutaj tylko trochę złota po tym podróżniku. Mamy w sumie już 20 złotych monet przy sobie, więc całkiem się wybiliśmy na tej podróży. A sprzedając niektóre niepotrzebne rzeczy, które mamy przy sobie, też na pewno trochę zarobimy. Nowa mikstura. Mikstura kolców. Atakujący również otrzymuje obrażenia, czyli jeśli zostaniemy zaatakowani, to taką samą ilość obrażeń otrzyma atakujący nas przeciwnik. Dobra. No, jesteśmy już prawie na samym dole, już prawie tam dotarliśmy. I... tak, dotarliśmy. Jesteśmy w Underworldzie. Underworld to nic innego jak terrariowe piekło, zwane również przez niektórych terrariowym nederem. Jak sami widzicie. To jest również, Underworld jest również zwany po angielsku The Hell, czyli hell, piekło po angielsku. Możemy też również używać polskiej nazwy, czyli po prostu piekło. Nie będziemy go zwiedzać w tym odcinku, bo kurde, są to dość mocni przeciwnicy, a nie ma dostatecznie mocnego ekwipunku, żeby taki, na przykład z takim lawowym slime'em sobie poradzić, który ma 80 punktów zdrowia. Tu jeszcze mamy na przykład płonącego nietoperza, który ma co prawda tylko 46 punktów zdrowia, ale może nam całkiem mocno zaszkodzić. No, jak widzicie, prezentuje się całkiem nieźle piekło. A ła, 28 punktów zdrowia od głupiego nietoperza. Te jaskiniowe i dżunglowe zadawały nam tam, nie wiem, po 10 może w najgorszym przypadku, a te nam zadają po 28. No, nie trafimy go chyba. Ała, wleciał tutaj, prawie mnie dotknął. A ja już mówię ała odruchowo.
jak widzicie z tych dzbanów, tych właśnie piekielnych, nam też leczą zupełnie inne fajne rzeczy. Na przykład mikstura sercowego zasięgu zwiększa zasięg, ale widzicie, jak na przykład tu mamy coś takiego jak kościany wąż, jak sami widzicie, ma 250 punktów zdrowia. Ja się troszeczkę nie chciałbym z nim mierzyć, gdyż jest dostatecznie silny, by mnie załatwić. Przypomina troszeczkę tego robala, którego właśnie spotykaliśmy w jaskiniach, tylko że jest dużo większy i silniejszy od niego. Macza ma podobną mechanikę działania, że musi, żeby się poruszyć, musi się kopać w blokach, jak sami widzicie. I ma troszeczkę inny hitbox. Ała! 26 punktów zdrowia nam, widzicie, zadaje. No, te płonące właśnie piekielne istoty są dużo potężniejsze od tych w jaskiniach, w tych spotykanych właśnie na powierzchni, czy nawet w jaskiniach. Mamy tu już właśnie dużo lepszy loot do zbierania, na przykład mamy coś takiego jak mikstura sercowego zasięga, która zwiększa nam zasięg zbierania tych serc, które niektórzy przeciwnicy upuszczają czasami. Mamy też miksturę powrotu, która po wypiciu teleportuje nas do domu, tak jak mikstura powrotu ta tutaj, tyle tylko, że ta tworzy portal jednorazowy, w którym możemy wrócić w to samo miejsce, ale tylko raz. Coś mi zacięło grę. O, dobra, naprawiło się. Więc na przykład mogę teraz wypić, odłożyć wszystkie niepotrzebne rzeczy i wrócić tutaj. Ale dobra, nie będziemy teraz w piekła zwiedzać. Ja w tym momencie już wracam do domu. Mam nadzieję, że wam się zwiedzanie podobało, bo mi akurat tak. O, choć to jest tylko gra komputerowa, to aż poczułem zew świeżego powietrza, gdy tylko tu wróciłem. Jak widzicie, właśnie przebyliśmy aż taką długą drogę do samego piekła. Było całkiem ciekawe. Dobra, my sobie tutaj spróbujemy połączyć tutaj wszystkie rzeczy. Kurde, mieliśmy aż tyle rzeczy w skrzyniach, że nam się to wszystko zestakowało, nieźle. Weźmy sobie tu gdzieś świnkę skarbonkę, na przykład tutaj połóżmy. Weźmy wszystko jak możemy. I sobie tutaj po prostu łączmy. Dobra. Dobra, to sobie, no dobra, bo wkładam sobie tylko takie najbardziej oczywiste rzeczy, które będzie mi łatwo po prostu posegregować. Fajnie jest właśnie ta możliwość łączenia, szybkie łączenie przedmiotów. Nie to, to. Bo to się czasami przydaje. Mamy też nowy rodzaj strzały, strzała piekielnego ognia. Tym też kiedy indziej zajmiemy. Mamy aż dwa noże w ogóle łańcuchowe, też nieźle. Ten nóż możemy sobie wyciągnąć z tego śmietnika, bo akurat leżał w nim. Śmietnik działa tak, że po włożeniu do niego jakiegoś itemu, na przykład drewna, jeśli położymy na nim inny item, to po prostu ten stary po prostu zniknie i zostanie zastąpiony tym nowym. Można powiedzieć, że to jest taki dodatkowy jeden slot, ale trzeba być ostrożnym, bo możemy przez przypadek coś tam wrzucić. Mam też nowy blok, którym jest blok popiołu, który występuje w Underworldzie. Budowlane. Mikstury jeszcze. Fajnie, że te diamenty nam się udało znaleźć. Tu sobie może uporządkujmy przedmioty. Uporządkowały nam się elegancko. Mamy diamenty, rubiny, szmaragdy, szafiry, topaz oraz ametyst, czyli wszystkie, prawie wszystkie dostępne w grze kamienie szlachetne. Z wyjątkiem jeszcze brakuje nam tylko bursztynu, który występuje w podziemnych jaskiniach pustynnych w pojedynczych ilościach. Gdzieś właśnie w jaskiniach, nie tutaj w podziemiach, tylko w jaskiniach, gdzieś niżej, koło lawy. Dobra, mamy wszystko posegregowane chyba. Ale złota mamy, ale mi się podoba, w sensie monet. Rzućmy sobie do świnki. Tu jeszcze widzę, mamy kilka rzeczy do posegregowania. Trochę złota, jak sami widzicie. Dobra. No to ja sobie to wszystko może połączyć. Ciekawe, czy mi się wszystko już połączy. Nie, musimy jeszcze te rzeczy tutaj, te mikstury tutaj wrzucić. Jeszcze hak mamy. On dropi z przeciwników, dlatego też go tutaj wrzucę. No i dobra. Jeszcze chciałbym sobie pod koniec odcinka ten nasz muł, który uzbieraliśmy, przerobić w naszym ekstraktorze. Tu już, jak widzicie, nasza też ta bryłka z piwem stoi, co ją w ostatnim odcinku zebraliśmy. Ten muł chciałbym sobie przerobić na rzeczy. Klikamy na to lewym i jak widzicie, dropią z niego itemy. Na przykład wydropiło nam z niego troszeczkę miedzi i monet oraz ołowiu. Dobra, używamy dalej. To nam wypadnie. Trochę pieniędzy, aż dwie rudy złota i srebra. Więc naprawdę fajne rzeczy można z tego zdobyć. Szmaragd, platyna, której też jeszcze nie znaleźliśmy, miedź. Co tu jeszcze mamy? Ołów. O, właśnie, patrzcie, znaleźliśmy właśnie bursztyn w tym. Znaleźliśmy cynę, która jest w sumie słaba. Znaleźliśmy miedź, ponieważ cyna i miedź są uznawane za ten sam materiał, tylko że są swoimi zamiennikami, mogą się losowo pojawić w świecie. Nam się na przykład pojawiła cyna jako nasza najsłabsza ruda. Równie dobrze mogło być to miedź, ale nam się akurat pojawiła cyna. Mamy też coś takiego jak platyna. Złoto i platyna to jest ten sam materiał. Platyna jest troszeczkę lepsza, minimalnie lepsza od złota. Tak samo jest z cyną. Cyna jest ciutkę lepsza od miedzi, ale nieznacznie. Na przykład tam platynowa zbroja ma chyba z 2 punkty pancerza więcej niż złota, czy tam nawet jeden tylko. Nam się na świecie akurat pojawiło złoto zamiast platyny, ale to nie jest nic złego.
można powiedzieć, to nie robi aż tak dużej różnicy. Pojawił nam się też bursztyn, wypadł nam bursztyn, którego też do tej pory nie mieliśmy, a dzięki temu właśnie mułowi udało nam się go zdobyć, nie musieliśmy schodzić do podziemnej, do jaskiniowej pustyni, aczkolwiek też tam się kiedyś wybierzemy. Co tam jeszcze wypadnie? Wędrowny kupiec Abraham nadchodzi, zaraz sobie zobaczymy co on ma, ale najpierw skończymy ten muł przerabiać. Dobra. Wypadł nam też tungsten, który jest zamiennikiem dla srebra, tylko jest chyba tungsten, jest chyba troszeczkę mocniejszy też chyba od srebra, zaraz sobie to porównam. Tworzenie. Sztabka tungstenu. Kurde, nie jestem w stanie tego porównać, bo jeszcze nie mam gotowej sztabki. Pójdźmy, że jak już odeszliśmy, to pójdźmy zobaczyć, co ma dla nas nasz kupiec wędrowny tym razem. W sumie fajne rzeczy, bo mamy rozpylacz do farby, który przyspiesza malowanie, ale w sumie on jest potrzebny do zrobienia takiego jednego fajnego, wielkiego zestawu tych narzędzi ulepszających naszą wydajność w pracy, więc w sumie ile mamy złota? 20, to możemy kupić. Co prawda zużyliśmy już teraz aż naszą połowę oszczędności, ale warto było. Sake. Japońska wódka ryżowa, weźmy sobie, kupmy jej trochę, napijmy się. Stoper, który jakby oblicza naszą szybkość poruszania się. Jakieś tam ubranka, wymyśli naczynia, też ich trochę kupmy. Kostka towarzysząca, to jest właśnie pet, który możemy założyć tutaj, by z nami towarzyszy. Tu jest też bambusowy liść. Jak go położymy tutaj, to przyzwie nam taką malutką pandę, która za nami będzie sobie biegać, jako taki właśnie nasz pet. Nasz towarzysz, ale są strasznie drogie, bo nasz wędrowny kupiec albo sprzedaje mega drogie rzeczy, albo jest po prostu oszustem i sprzedaje jakieś tandetne rzeczy za nie wiadomo jak wysoką cenę. Aczkolwiek zawsze u niego było drogo, bo to wszystko mega dużo kosztuje. Dobra, i co w ogóle nam daje sake? To jest podchmielenie. Taki efekt nam to daje. Zwiększa umiejętności walki w zwarciu, czyli po prostu mamy zwiększone nieco obrażenia i szybkość ataku, ale zmniejsza naszą obronę, jak widzicie, o aż chyba 4 punkty. Taki sam efekt daje nam piwo, ale sake jest praktycznie to samo, tylko że inaczej się nazywa i ma inny sposób pozyskiwania. Dobra, skończmy sobie ten muł przerabiać i powoli kończymy, bo już ten odcinek się bardzo przedłuża. Trochę złota dodatkowego, jeszcze ten bursztyn nam wypadł, tungsten, widzę, to też sobie zaraz porównamy. Trochę platyny w sumie. Może sobie zrobimy na przykład zbroję z platyny, kto wie. Ale musielibyśmy naprawdę jej dużo wydropić. I wypadł nam coś nowego nam wypadło, patrzcie, bursztynowy komar. Zdobyliśmy przedmiot, który mamy na zdobycie którego mamy szansę właśnie w podziemnych jaskiniach pustynnych. Możemy znaleźć coś takiego w skrzyni. I co to jest? To jest właśnie przedmiot, który możemy założyć w tym oto miejscu, jako naszego peta. I w tym momencie przyzwał nam takiego malutkiego dinozarła. Dinozarła, właśnie, który sobie za nami biega jako taki nasz pecik. On nie ma specjalnych umiejętności, tylko po prostu taki zwykły wygląd, jak widzicie. Biega sobie za nami. W sumie to jest nasz pierwszy pet, którego zdobyłem, jest dość nietypowy, bo w sumie zazwyczaj zdobywałem coś innego, jako naszego pierwszego peta. Nie spodziewałem się, że możemy coś takiego wydropić właśnie z bloku mułu. Bardzo fajnie widzę. Blok mułu jest widzę bardziej użyteczny niż mi się wydawało. Trochę rubinów, trochę jak widzicie tego nam dropnie. Topazu, mam już 4 w ogóle bursztyny, a diamentu o dziwo jeszcze żadnego nam nie wyrzucił. Dobra. Najwyżej z tych platynowych sztabek, chociaż mamy w sumie tego jeszcze trochę mało, moglibyśmy sobie zrobić na przykład, nie wiem, kilof, bo platynowy kilof jest jednym też z lepszych, które możemy zdobyć. No, mamy już tego mega dużo. I w sumie patrzyli już, żeśmy monet wydropili, aż jedną złotą i tam jeszcze trochę srebrnych. Aha, wymieniliśmy podłogę na muł. Dobra. Jak widzicie, naprawdę z tego mułu możemy cudeńka wydropić. Aż się wysypuje. Dobra, już prawie koniec. Już długo to przerabiamy, aż mi się zaczyna nudzić. Kolejna ruda platyny. No, powiedzmy, że trochę z tych dodatkowych itemów z tego jest. Nie ma specjalnie dużo tego. O, kolejna. Zdobyliśmy jedną złotą monetę, patrzcie. I widzicie, wydropił nam teraz na przykład diament. Już mamy 3 diamenty łącznie. Bardzo fajnie. Właśnie tak jak mówiłem, wydropiona przed chwilą złota moneta. Złota moneta ma niewiarygodnie małą szansę, że nam wypadnie. Na przykład taka platynowa to już w ogóle. Jak mam dropnie przez całą grę, to chociaż jedna z takiego mułu, to i tak będzie bardzo dobrze. I w tym momencie skończyliśmy przerabiać nasz muł. Jak widzicie, wzbogaciliśmy się niewiarygodnie dużą ilością materiałów. Dobra, wyrzućmy tutaj sobie to tutaj. Właśnie chciałem porównać, czy tungsten, czy srebro jest lepsze, bo zawsze mnie to zastanawiało, nigdy sobie tego nie porównywałem, a one są właśnie swoimi zamiennikami. Na przykład platyna jest troszeczkę lepsza od złota, cyna jest troszeczkę lepsza od
miedzi, aczkolwiek nigdy nie wiedziałem na przykład, czy tungsten jest lepszy od srebra, czy na odwrót. Dlatego sobie zaraz go przekujemy na sztabki gotowe. I zaraz sobie u naszego guida porównamy, co jest lepsze. Na przykładzie może siekier, bo będziemy mogli sobie porównać ich jakby moc siekiery, tungsten. Albo w sumie na pierśnikach. Dobra, na pierśnik z tungstenu daje nam 4 punkty obrony, a ze srebra 4 punkty obrony, poczekajcie, 4, a tungstenowy daje nam 5, pomyliłem się. Tungsten jest troszeczkę lepszy, jak widzicie, od srebra, 55 mocy, a srebro tylko 50, więc srebro jest słabszym materiałem od tungstenu, jak widzicie. Na świecie zamiast srebra mógł nam się pojawić tungsten, ale akurat miałem taki problem, mieliśmy takiego pecha, że akurat pojawiło się srebro, jak widzicie. No cóż, peszek. Dobra. Ten akcesorium sobie tutaj odkłożę. Chociaż w sumie, a dobra, nieważne. Jeszcze sobie to sakę, może jedno sobie wypijmy, a jedno odłóżmy do materiałów nieokreślonych. Tutaj może. W ogóle zdobyłem też niedawno coś takiego jak latawiec z meduzy. Bo zabiłem akurat meduzę jakąś tam w jaskini. Akurat miałem takie szczęście, że dropnął mi z niej latawiec. A to jest jeden z chyba najrzadszych dropów w grze ogólnie. Nie tylko z samej meduzy, ale ogólnie jeden z najrzadszych przedmiotów, jaki nam może wypaść. Bo jednak meduz się nie spotyka specjalnie w jakichś hurtowych ilościach. A żeby zdobyć jeszcze z niej latawiec, to już w ogóle. No jak widzicie, mam taki latawiec, tylko akurat nie wieje wiatr, więc sobie tak średnio go popuszczamy. Już widzicie, upada na ziemię. No cóż, dobra. To co, ja się już powoli z wami żegnam. Odcinek troszeczkę dłuższy niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że treściwy. Poszliśmy sobie dzisiaj właśnie do, między innymi właśnie do samego piekła. Poprzerabialiśmy sobie dużo tego mułu, dzięki czemu też pewnie wiecie, co możecie właśnie uzyskać dzięki temu. Więc pamiętajcie, żeby takiego mułu po prostu nie wyrzucać, bo ja na początku zawsze swojej przygody zapominałem, uznawałem go za śmieć i zazwyczaj się go po prostu pozbywałem, a jak widzicie, możecie przy pomocy właśnie takiego mułu troszeczkę sobie dodatkowych materiałów uzbierać i zdobyć materiały, których wcześniej nie mieliście jak zdobyć, na przykład diament czy bursztyny. Ja się już powoli z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was również na mojego Discorda, do którego link jak zwykle macie w opisie filmu. I nie pozostaje mi nic innego, jak się tylko z wami pożegnać, mówiąc jak to zwykle mam zwyczaj mawiać, elo elo. Żegnam się z wami tak samo jak nasz wędrowny kupiec Adria Apriaham, który też już odszedł. Elo elo.